Zacznę może banalnie, ale tutaj po prostu aż chce się zaśpiewać. Bo gdybyś na nowo urodzić się mógł tylko we Lwowie, po całonocnej podróży z kieszeni jak ogóry w autobusie jesteśmy. Byliśmy jedynymi Polakami w autobusie. Ukraińcy bardzo mili, pogadali, pomogli. No i jakoś całe szczęście dotarliśmy do Lwowa. Jaki jest Lwów? Bo wiele opinii o nim słyszałam. Jedni mówią, że piękne zabytki, rewelacyjne restauracje. Jeszcze inni postrzegają Lwów jako przyczyna kłótni, konfliktu polsko-ukraińskiego. Ale o tym wszystkim po kolei. Na razie idziemy na śniadanko. Musimy się posilić po tej nocnej podróży. Niech inni zjadą, nie mogą cię, co do Wiednia, Paryża, Londynu. A ja się z Lwowa nie ruszam za mną, za skarb na skarżnie pół. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie, gdzie śpiewy... Za mną? Jedna z najsłynniejszych lwowskich restauracji. Słynna w szczególności ze śniadań. Należy ona, a raczej nosi ona imię Baczewskiego. Jeżeli kojarzy Wam się to z wódką, to macie rację, bo był on pierwszym producentem wódki na masową skalę. Dostarczał również wódkę na dwór cesarski, a następnie cała produkcja została przeniesiona do Wiednia. Całe szczęście, teraz Baczewski powraca do Lwowa w trochę w innej formie, bo w formie restauracji. Oczywiście produkty Baczewski nadal są dostępne tutaj w restauracjach lwowskich. Próbowaliśmy śniadanie wyśmienite, dlatego już nie ma kolejki. A jak to wygląda z samego rana o 8, kiedy tak naprawdę restauracja jest otwarta? Zobaczcie sami. W de la paix się zabawił. Tak jak nigdy na świecie, no nie. Jedną z najznakomitszych budowli Lwowa jest oczywiście Opera Lwowska. Tak, to tutaj właśnie występowali, tworzyli najwięksi muzycy, a projektowali ją najwięksi artyści świata. Chyba mogę tak zaryzykować, świata. Kto nie był w operze, nie był w Lwowie. Dlatego my lecimy się przebrać w jakieś odświętne ciuszki i lecimy na operę. Jesteśmy w Operze Lwowskiej. Widok z najwyższego balkonu, z balkonu trzeciego, jest po prostu jest niesamowity. Mimo iż mamy najgorsze tak naprawdę miejsce, bo trzeci balkon to już miejsca najwyższe, a miejsca naprzeciwko sceny rzeczywiście osoby, które tam siedzą, mogą podziwiać sztukę w pełnej okazałości. To jednak jestem pewna, że te osoby, które siedzą na dole, nie mają takich widoków na całość opery, takie jakie my mamy. Dlatego jestem zadowolona, że trafiły nam się te bilety. A dlaczego trafiły się? No bo 2 tygodnie przed sztuką to były już jedyne wolne miejsca. Fakt, że daliśmy za nie 6 zł, ale cała opera była już wykupiona na 2 tygodnie przed spektaklem. Warto tutaj przyjść, mimo iż chcieliśmy przyjść na balet, a będzie to opera, więc może nie do końca wszystko zrozumiemy, to warto jednak przyjść i nacieszyć się widokiem, który mamy. Jedną z najpopularniejszych knajp we Lwowie jest Kryjówka. My tutaj nie wejdziemy. Nie dlatego, że nie możemy, tylko dlatego, że nie chcemy. Kryjówka została utworzona na cześć UPY, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, która między innymi mordowała Polaków na Wołyniu. Żeby wejść do środka, trzeba krzyknąć chwała Ukrainie. A jak widać, chętnych jest bardzo dużo, żeby zobaczyć ten niesamowity klimat. My odpuszczamy, wolimy poszukać atrakcji gdzie indziej. No
Lwów dla mnie to taki trochę powrót do przeszłości, bo na przykład sklepiki czy produkty, które pamiętamy z lat 90., czyli kiedy ja byłam jeszcze małym dzieckiem, tutaj nadal są bardzo popularne, nadal są na topie, można by było powiedzieć. Nie, tak naprawdę ludzie bardzo często z nich korzystają, czy z takich małych sklepików, czy z ryneczków. Jesteśmy pod pomnikiem Adama Mickiewicza, naszego wielkiego wieszcza narodowego. Budowa jego pomnika, a raczej plany budowy jego pomnika, rozpoczęły się tuż po jego śmierci. Ale sama budowa trwała jeszcze przez wiele lat, bo ani projektanci, ani magnaci, fundatorzy tego pomnika nie mogli się zdecydować na finalny kształt tego właśnie monumentu. Celowo zatrzymałam się również w tym miejscu, bo mamy tu mnóstwo pięknych kamieniczek, zresztą nie tylko tutaj we Lwowie. Lwów od wielu, wielu lat, od samego początku tak naprawdę, był miastem królewskim, zaraz po Gdańsku i Toruniu, a w XVII wieku było to jedno z najbogatszych miast Rzeczpospolitej. Wcale nie dziwię się, że i królowie, i magnaci często tutaj przyjeżdżali, upodobali sobie Lwów, a teraz nie dziwię się, że wielu Polaków przyjeżdża tutaj, chociażby tak jak my. Dobra, i teraz musicie coś zobaczyć. Schodząc wzgórza zamkowego, Kamowi oczywiście zachciało się pić, musiałam na niego czekać, wiadomo jak to jest. I natknęliśmy się na niesamowite odkrycie. Odwróciłam głowę i oto zobaczyłam podwórko zabawek. Kurczę, no coś niesamowitego. Stare podwórko, pełno zabawek. Na pewno po powrocie do domu sprawdzę, jaka jest jego historia. W sumie nie wiem, czy mi się tu podoba, czy jest to trochę straszne. Chyba jest to trochę straszne. Na pewno sprawdzę historię tego miejsca. Wspominam te lata, te dni, kiedy byłem tak zwanym mikrusem. Miałem siły i zdrowie, wszystkie włosy na głowie. Świat cudownym wydawał się mi. Człowiek latał po parkach jak ptak i przez wale hetmańskie gnał knusem, a mój tato czasami przyczajony. Mówią, że Lwów jest zrobiony pod turystów. Wszelkie restauracje, kawiarnie, sklepy, wszystko. Szczerze powiedziawszy, nam to nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, bardzo pasuje. Lwów nam się spodobał pod względem zabytków, właśnie tych miejsc, o których przed chwilą powiedziałam. Niestety, to jest czas odjazdu. Musimy stąd wyjechać. Przed nami długa podróż nocna autobusem. Mimo wszystko uważam, że warto było się tutaj wybrać na weekend. No i co? Żegnam się z Wami spod słodkiego sklepu Roszen. Oczywiście pełnego atrakcji dla turystów. Cześć. Do domu, i śledźcie kod do kraju. Zastanów się raz, chyba komu jak komu, ale tobie już czas. No cóż, pogoda nam nie dopisuje, bo pada już od 3 godzin. Co więcej, ktoś nam ukradł parasolkę. Ale Kamil przeszukał pół miasta i kupił tą oto piękną lwowską. Piękną lwowską. Najnowszy model. Tak. Także mój kochany bracie, mamy dla ciebie pamiątkę z Lwowa. To się dostanie. Konkurs będzie. O, zrobimy konkurs na Korpo Pirani. Do wygrania będzie parasolka.